Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, 22 tygodnia zwykłego. Dzisiaj też przypada wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, który żył na przełomie VI i VII wieku, żył na dokładnie na przełomie tych dwóch wieków, był papieżem w takich bardzo niespokojnych czasach i w ogóle był głęboko przekonany, że się na papieża nie nadaje. I właśnie to go uczyniło tak skutecznym papieżem, że nazwany jest wielkim. Dlaczego uważał, że się nie nadaje? No właśnie, że nie potrafi. Znał swoją słabość, bezradność i był przekonany, że nie da rady. I właśnie ten brak, ten pozytywny brak wiary w siebie dał drogę do działania Jezusowi, bo kiedy brak wiary w siebie jest pozytywny? Właśnie Grzegorz jest przykładem tego, bo może być brak wiary w siebie negatywny, taki, że tak powiem, ateistyczny, to znaczy taki, w którym nie ma Boga. Nie? Jeżeli ja się zamykam w samotności, odkrywam moją bezradność i bezsilność, no to jestem sam, jestem znany tylko na siebie, i popadam w rozpacz, kiedy stracę wiarę w siebie. W rozpacz, w apatię, w beznadzieję, w niedziałanie, no bo ja nic nie umiem, nic nie potrafię, wszystko robię źle. Natomiast człowiek wierzący, dla człowieka wierzącego odkrywanie swojej bezradności, bezsilności tak naprawdę jest radosne. Dlaczego? Bo jeśli człowiek wierzy naprawdę, no to widzi Boga, który przychodzi uzupełniać mu bezradność i bezsilność. I właśnie robi to, co Grzegorz Wielki, albo to, o czym mówi święty Paweł, że moc Chrystusa jaśnieje w jego słabościach. No, właśnie dopuszcza do działania Jezusa. Nie? Właśnie to jest taki pozytywny brak wiary w siebie. Brak wiary w siebie człowieka wierzącego, tak naprawdę wierzącego. Właśnie, więc na to trzeba uważać, na rozpacz. Rozpacz jest zawsze wynikiem gdzieś, prawda, odsunięcia na bok Boga, zatopienia się w samotności, odsunięcia na bok wszelkiej oferty pomocy. No to wtedy zostaje sam ze swoją rozpaczą, przekonany, że nie ma wyjścia. Natomiast Jezus zawsze zna wyjście nawet z grobu. Zawsze zna wyjście. I to uczyniło tak skutecznym Grzegorza Wielkiego, że właśnie zyskał ten przydomek wielki. Właśnie to, że miał świadomość swojej słabości i świadomość tego, że Jezus przychodzi go uzupełniać, że wystarczy dopuścić do działania Jezusa. Nie szarpać się ze wszystkim samemu. Właśnie, to taki dosyć dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii, bo dzisiaj wędrujemy do 6 rozdziału Łukasza, wiersze 1 od 5. To taka słynna scena z łuskaniem kłosów w szabat. Pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. No to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego, wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Właśnie, w pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Właśnie, co to jest szabat? No my żyjemy w czasie szabatu. Bóg dokonał dzieła stworzenia, kiedy się pojawił człowiek, to nastał wielki szabat. Nie? Teraz jest pytanie, czy my przeżywamy szabat w taki sposób, że jest on dla nas źródłem radości i spełnienia, do którego nas zaprosił Bóg? Czy my przeżywamy ten wielki szabat w taki sposób, że staje się on dla nas źródłem udręki, prawda? I tu właśnie jest ciekawa, właśnie te spory szabatowe Jezusa z faryzeuszami, ich jest wiele, ciągle tam właśnie o ten szabat się spierają, co wolno w szabat, czego nie wolno. To właśnie to są próby Jezusa do prowadzenia, do wyprostowania tego wszystkiego, do wyprostowania tego, w jaki sposób my żyjemy, że żyjemy w taki sposób, że przerabiamy swoją codzienność, swoje życie w piekło. I potem się dziwimy, że jesteśmy w piekle, ale to sami to przerabiamy w piekło właśnie naszą wizją siebie i całej rzeczywistości i Boga. Nie? I dopóki sobie nie damy tego naprostować, no to będziemy wszystko bez przerwy przerabiać w piekło, w gruzy. No i właśnie tak w piekło, w gruzy przerabiali wszystko faryzeusze, bo oni to wszystko widzieli, oni wierzyli w taką mityczną doskonałość,
właśnie w to, co się zaczęło na grzechu pierworodnym, że to trzeba, prawda, samodzielnie dojść do jakiejś doskonałości, bezgrzeszności, bezbłędności, prawda, i to zobaczcie, prowadzi do czego, że kiedy Adam w to uwierzył, poszedł tą drogą, nie? Że jest taki sposób na to, żeby uczynić siebie samowystarczalnym, bezbłędnym, bez skazy, bez zmarszczki, bezgrzesznym, jest taki sposób na to, to kiedy odkrył swoją nędzę, swoją grzeszność, to nie mógł tego znieść, prawda? Nie mógł tego znieść. Nie mógł znieść do tego stopnia, że nie był w stanie wytrzymać sam ze sobą, nie był w stanie pokazać się na oczy Ewie, nie był w stanie pokazać się na oczy Panu Bogu, który przyszedł go przekonać, że właśnie taki, jaki jest wart miłości. Właśnie to jest skutek tej szalonej wiary, tej błędnej wiary właśnie w to, że od nas jest wymagana jakaś mityczna bezbłędność, bezgrzeszność, prawda? Właśnie, że doskonałość to na tym polega, nie? I że ten szabat to jest właśnie coś takiego, że Pan Bóg zrobił, co miał zrobić, wszystko zrobił dobrze i teraz siadł i się przygląda, jak my zrobimy, czy my rzeczywiście wszystko zrobimy dobrze i my musimy się szarpnąć, spiąć i wydusić siebie, żeby wszystko zrobić dobrze, prawda, wszystko zrobić idealnie, bo jak popełnił jakiś błąd, noga się nam się powinie, to prawda, wszystko pójdzie do skasowania, w szczególności ja pójdę do skasowania. No niestety świat nas przyzwyczaja do takiego myślenia, że w naszych relacjach służbowych, zawodowych, też w relacjach międzyludzkich, to właśnie tak to wygląda, prawda, że jak się komuś noga powinie, to do skasowania. Tylko że ci, którzy kasują, to tak naprawdę po pierwsze nie potrafią znieść siebie jako grzeszników, znieść siebie jako tych, którzy popełniają błędy. I to jest właśnie problem faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii, bo zobaczcie, że ich postawa to jest dokładnie postawa psa ogrodnika, nie? Że ja sam nie zjem i drugiemu też nie dam. Nie? I drugiemu też nie dam. Właśnie to jest to, nie? Że ja nie pozwolę drugiemu na wolność. Sobie nie daję wolności i siebie trzymam żelazną rękawicą za gardło, wymuszam na sobie, na zaciśniętych zębach żyję. I właśnie skutek jest taki, że innych będę tak samo traktował, nie? Że będę na nich wymuszał, prawda? Będę się pieklił, krzyczał, wrzeszczał, tupał, prawda? Nie będę potrafił uszanować wolności drugiego człowieka. Natomiast patrzę na Jezusa, nie? Że Jezus, prawda, kto dał przykazania? No właśnie tenże Bóg, który przyszedł w Jezusie, tak? On dał przykazania. To tenże Bóg właśnie wymyślił, że tak powiem, szabat, mówiąc skrótowo. I teraz patrzcie, tenże Bóg wędruje w Jezusie pośród zbóż z uczniami. Na Jego oczach Jego właśnie uczniowie łuskają kłosy, czyli czynią to, co formalnie rzeczywiście w szabat jest zabronione. I On nie reaguje, On przyznaje im wolność. Jezus nigdy nikogo do niczego nie zmusił, nigdy nic nie zrobił na siłę. On proponował, zapraszał, ale każdy decydował sam, czy zechce Jezusa posłuchać, czy zechce się do Niego przyłączyć, czy zechce za Nim pójść. Prawda? Czy zechce doświadczyć tej wolności. I byli właśnie tacy faryzeusze, którzy nie chcieli wejść w przestrzeń tej wolności, którą przyniósł Jezus, prawda? W przestrzeń tej wolności. Tylko na siłę chcieli dalej żyć, prawda, na zaciśniętych zębach i strasznie mieli za złe tym, którzy weszli w tą przestrzeń wolności, którą przyniósł Jezus. Bo okazało się, widzicie, że Jezus nam przynosi taką prawdę, że szabat, o którym mówi Księga Rodzaju, to jest wreszcie celebrowanie relacji. To nie jest nieróbstwo dla nieróbstwa, tylko to jest celebrowanie relacji. Relacji między człowiekiem a Bogiem i pomiędzy ludźmi. Że pierwsze zło, jakie Bóg nazwał, pierwszy raz, kiedy Bóg powiedział w Biblii o czymś, że jest niedobre, to powiedział, że źle jest człowiekowi być samemu. To jest najbardziej fundamentalny grzech, samotność, pójście w samotność. Prawda? Że ja sobie spróbuję poradzić bez Boga, bez ludzi, oczywiście dla Boga, nie? Dla ludzi, ale sam. Nie? To jest straszna pułapka, to jest straszliwa pułapka, bo człowiek ma poczucie, że robi coś dobrego, szlachetnego, wielkiego, bo ja próbuję sobie poradzić dla Boga, dla ludzi, ale sam. I to już jest po wszystkim, bo sam. Natomiast szabat to jest celebrowanie relacji. Okazuje się, że ten szabat, tak jak później jest to opisane, bo w Biblii jest opisane, jak ten szabat wyglądał. Nie? Że Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, to zasadził ogród w Eden i zaprosił tego człowieka do tego ogrodu, żeby celebrowali te relacje w trosce i pielęgnowaniu tego ogrodu. Że ta troska i pielęgnowanie ogrodu nie była samym w sobie celem, żeby ten ogród wypielęgnować nie wiadomo jak idealnie, tylko żeby w tych czynnościach celebrować relacje człowieka z Bogiem i ludzi ze sobą.
i ludzi ze sobą. Natomiast grzech pierworodny kompletnie odwrócił priorytety. Myśmy uwierzyli, że to trzeba jakoś idealnie wszystko wykonać, bo jak wykonam nieidealnie, prawda, niedoskonale, to nie dostanę nagrody, że trzeba siebie uczynić idealnym, doskonałym, bezbłędnym, bo nie dostanę nagrody. Właśnie uwierzyliśmy, że wszystko jest kwestią zasługi i nagrody. I tak żyli faryzeusze, że żelazną rękawicą na zaciśniętych zębach, żeby idealnie wszystko spełnić, nie przekroczyć żadnego zakazu, nakazu, ani na krok, prawda, na siłę, na zaciśniętych zębach, prawda, byle tylko właśnie wykazać swoją właśnie mityczną doskonałość, bezbłędność. To nagle przychodzi Jezus, który się przyjaźni z celnikami, z grzesznikami, który powołuje jakichś Galilejczyków. Galilejczyk to był grzesznik. Galilejczyk nie chodził na święta, nie odwiedzał świątyni, był koncertowy grzesznik, Galilejczyk. I nagle okazuje się, że w ogóle Bóg pochodzi Mesjasz pochodzi z Nazaretu w Galilei, tak? I ma przyjaciół, Galilejczyków, prawda? I powołuje uczniów spośród Galilejczyków. No dramat, nie? Jak można, nie? Jak można? I teraz właśnie widzicie, te spory szabatowe to właśnie dokładnie tego będą dotyczyć. Tak naprawdę będą dotyczyć istoty życia, istoty tego, o co chodzi w życiu. Tak, o co chodzi, nie? I okazuje się, że Bogu chodzi o relacje. I teraz zobaczcie, jak to funkcjonuje, że Jezusowi w ogóle nie przeszkadza to, że Jego uczniowie sięgają po te kłosy. Dlaczego? Bo spróbujcie wyobrazić sobie tą scenę, nie? Oni idą za Jezusem, oni są z Jezusem. I dla nich najważniejsze jest być z Jezusem, kroczyć za Jezusem. I oni sięgają po te kłosy o tyle, ile są głodni. Oni sięgają po te kłosy, zrywają, ale idą z Jezusem, za Jezusem. I dlatego Jezusowi to nie przeszkadza, mało tego, Bóg, który przyszedł w Jezusie, uczynił to wszystko, te kłosy, ziemię, wszystko, właśnie dla człowieka. Dlaczego? Bo człowiek tego potrzebuje. Nie? Bóg zasadził ogród w Eden, sprawił, że z gleby wyrosły drzewa owocowe, bo człowiek potrzebował jeść. Człowiek nie jest czystym duchem, ma też ciało. Nie? Tylko widzicie, tutaj się otwiera cała przestrzeń kolejna. Relacji między duchem a ciałem w nas, które to relacje zostały zaburzone przez grzech pierworodny i my tu nie potrafimy jakby tego sami poukładać, że ciągle idziemy w skrajności, nie? Prawda? Albo przesadzamy w stronę ducha, albo przesadzamy w stronę ciała. Zobaczcie, jak nam łatwo stracić umiar jest, jak bardzo nam łatwo jest stracić umiar w korzystaniu z dóbr z tego świata. To niemal natychmiast tracimy umiar i idziemy po skrajnościach, albo wszystko, albo nic. Skrajności są złe. Skrajności pozornie są łatwe, nie? Bo oczywiście, że łatwiej z czegoś zrezygnować całkowicie, niż to poukładać sobie, prawda? Bo żeby to poukładać, żeby dojść do umiaru, do odpowiedniej miary, no to trzeba wysiłku, pracy, prawda? Zabiegów, łatwiej uciąć całkowicie. Tylko że wtedy zostaje bez tego coraz mniej. Bo co się okazuje, że brak umiaru, to takie uzależnianie się od wszystkiego, co mi tam, prawda, podejdzie. Tak naprawdę to nie jest problem dóbr stworzonych, to nie jest problem tego świata w sensie świata stworzonego. To nie jest problem stworzeń, bo wszystkie stworzenia są dobre. Problem jest we mnie. Jeżeli ja nie potrafię zachować umiaru, jeżeli ja się bujam po skrajnościach, to znaczy, że problem jest we mnie. I ja mogę odcinać wszystko do bólu, pozbawić się wszystkiego, jak faryzeusze, a problem dalej zostanie we mnie. Dalej będę żył na zaciśniętych zębach, moje życie będzie dalej piekłem. Mało tego, będzie tym bardziej piekłem, bo ja wszystko i wszystkich odciąłem. Wszystko i wszystkich odciąłem, a człowiekowi nie jest dobrze być samemu. I teraz zobaczcie, co pokazuje dzisiejsza Ewangelia, że jeżeli na pierwszym miejscu jest autentycznie, na pierwszym miejscu jest relacja z Jezusem i w konsekwencji relacja z drugim człowiekiem, bo zobaczcie, nigdy nie jest tak, że jest pokazane, że za Jezusem szedł ktoś samotnie. Zawsze są uczniowie w liczbie mnogiej. Nawet jak Piotr na końcu Ewangelii świętego Jana idzie za Jezusem, to okazuje się, że razem z nim idzie Jan. Zawsze jest wspólnota. Że zbliżanie się do Jezusa skutkuje zbliżaniem się do ludzi. To jest nieuchronne. Dlaczego? Bo Jezus jest przy człowieku zawsze, jest Emanuelem, Bogiem z nami. To nie jest tak, że Jezus sobie przyszedł, patrzył mnie sobie, wyłuskał mnie spośród ludzi, zabrał mnie pod rękę i sobie poszliśmy z tego świata, a reszta nie ginie. Prawda? Jezus kładł ręce na każdego, nie? Każdego zapraszał do relacji.
Prawda? I dlatego relacja z Jezusem, jak stanowi Pismo Święte, sprawdza się w relacji z ludźmi, że zbliżanie się do Jezusa skutkuje zbliżaniem się do ludzi. Dlaczego? Bo zbliżanie się do Jezusa, prawdziwe zbliżanie się do Jezusa skutkuje odkryciem, że jestem kochany jako niedoskonały. Że właśnie dlatego, że jestem niedoskonały, to Bóg w Chrystusie przyszedł mnie uzupełnić. Nie przyszedł sprawdzać moich doskonałości, tylko przyszedł uzupełnić moją słabość i niedoskonałość. On nie ma złudzeń, kogo pokochał. On nie ma złudzeń, jak ja jestem. To my mamy ciągle złudzenia na swój temat i my nie potrafimy znieść zderzenia z rzeczywistością. Rzeczywistość jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy. Dlaczego Bóg kocha grzeszników? Bo innych ludzi nie ma. Są tylko grzesznicy. I Bóg w Chrystusie przyszedł pokazać, że ja jako grzesznik, ja jako niedoskonały, ja jako słaby jestem kochany. Właśnie taki jestem kochany. I od tego odkrycia zaczyna się w ogóle chrześcijaństwo, w ogóle relacja z Chrystusem. Inaczej tej relacji nie będzie, inaczej się nie dogadam z Chrystusem. Nie będę wiedział, co z Chrystusem zrobić i wszystko zniszczę. I wszystko zniszczę. I tu jest właśnie próg do przejścia. Żeby się pogodzić z tym, że jestem przez Chrystusa, przez miłość ukochany właśnie taki, nie? Taki, jaki jestem, z błędami, które popełniłem, ze słabościami, które mam. I dopiero wtedy, kiedy odkryję, że jestem kochany taki, jaki jestem, to pozwolę się kochać. Wreszcie zaznam ukojenia, uspokojenia w tej miłości. I wreszcie ta miłość będzie mogła mnie kształtować i przemieniać, tak jak Grzegorza Wielkiego, uczynić mnie wielkim. Bo to Bóg chce mnie stworzyć. Bóg nigdy nie oczekiwał, że ja stworzę sam siebie. Można żyć na zaciśniętych zębach jak faryzeusza, a można odkryć, że jestem zaproszony do relacji, relacji, w której to miłość chce mnie kształtować, prowadzić. I to jest właśnie to napięcie, które się pojawia w dzisiejszej Ewangelii, które będzie towarzyszyło Jezusowi przez całe życie i złość faryzeuszy, wściekłość faryzeuszy na Jezusa będzie rosła do tego stopnia, że Go w końcu skasują, ukrzyżują. Okaże się, że Jezus zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstanie. Znajdzie wyjście nawet z grobu. Natomiast jak Jezus powiedział, mówi, jeżeli się nie nawrócicie, to pomrzecie w grzechach swoich. Właśnie w grzechach swoich, w swojej samotności, w swoich zaciśniętych zębach. I mówi, tam gdzie płacz i zgrzytanie zębów, tam gdzie dalej zaciśnięte zęby. Jeśli się nie nawrócicie. Jeśli się nie nawrócicie z samotności właśnie, z tej mitycznej samotności, z tej mitycznej wiary, błędnej wiary w to, że ja sobie dam radę, tak, że ja siebie uczynię doskonałym, że ja wreszcie uczynię doskonałym swoje życie. Właśnie widzicie, trzeba jakby wyciągać wnioski, nie? Że jak dotąd to prawda, nie udało mi się uczynić siebie, ani mojego życia, ani niczego doskonałego. Mało tego, moje wszystkie wysiłki to była jedna wielka wieża Babel, która zawsze kończyła gruzami. Więc właśnie może trzeba dać się wreszcie zaprosić do relacji, w której zostanę poprowadzony, w której zostanę kształtowany. Właśnie pokornie schylić głowę i się przyznać, nie potrafię, potrzebuję. Potrzebuję, bo nam najłatwiej wychodzi mówić nie potrzebuję. No. Tymczasem Bóg jest przekonany, że potrzebujemy. Jest przekonany, że potrzebujemy całego świata, który nas otacza. Że potrzebujemy siebie nawzajem, bo tworzy nas dla siebie nawzajem. I ostatecznie jest przekonany, że potrzebujemy Jego, bo przychodzi do nas w Chrystusie i nie odchodzi nawet, gdy Go krzyżujemy. Jest przekonany, że potrzebujemy. I teraz właśnie trzeba dojść do odkrycia, że ja też potrzebuję. Nie jak faryzeusze na zaciśniętych zębach wszystkiego sobie odmawiać. Wszystko ucinać, prawda, wszystko kasować, prawda, tylko odkryć, że ja potrzebuję i pozwolić Jezusowi, tak, żeby mi to wszystko poustawiał, poukładał. No i właśnie ostatecznie to jest tak, jak mówi stare porzekadło, jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Tak jak właśnie w tej dzisiejszej scenie, nie? Że dopóki im zależy na tym, żeby iść z Jezusem, być z Jezusem, no to oni tam jak potrzebują, to zerwą kłos i idą dalej. Natomiast kłopot by się zrobił kiedy? No wtedy, kiedy ten kłos stał się tak atrakcyjny, że Jezus nie chce idzie, ja tu sobie będę te kłoski coraz więcej zrywał, coraz, bo te kłoski są atrakcyjne. No to wtedy to mnie wyciągnie z relacji z Jezusem. Właśnie to się stało. Na grzechu pierworodnym to się ciągle z nami staje, że coś, jakaś rzeczywistość staje się ważniejsza niż Bóg i po wszystkim. Nie? Na przykład paradoksalnie ważniejsze niż Bóg może stać się udoskonalanie siebie.
w imię Boga, dla Boga, ale udoskonalanie siebie. I to świętego Pawła, właśnie jeszcze Szawła, uczyniło zabójcą. Właśnie to udoskonalanie siebie dla Boga, nie? Dla Boga, nie? Ale Bóg jest tylko widzem, a ja siebie uczynię doskonałym, nie? I potem właśnie Szaweł zabrał się za mordowanie tych, którzy w jego oczach byli niedoskonali. Jak oni mogą twierdzić, że się cieszą miłością Boga, skoro są niedoskonali? Miłość Boga należy się tylko doskonałym. Jak ktoś przychodzi i mówi, że Bóg kocha niedoskonałych, to zamordować. No to jest Szaweł, faryzeusz, jak się patrzy. On o tym mówi, nie? Faryzeusze mówi co do legalności, co do prawa, bez zarzutu mówi, nie? A jednak mówi, byłem mordercą, nie? Mordowałem samego Chrystusa. Właśnie, można się pogubić i też w imię Boga, nie? W imię Boga, w imię zasad, w imię nie wiadomo czego, nie? Natomiast wszystko się wyjaśnia w Chrystusie, który przychodzi i zaprasza do relacji, zaprasza nas takim, jakim jesteśmy, do relacji z Nim, do relacji między sobą. Abyście się miłowali jak ja was. Co to znaczy jak ja was? On przyszedł pokazać nam, że kocha nas jako grzeszników. Teraz dopiero kiedy ja przyznam sobie prawo do miłości jako grzesznikowi, to dopiero przyznam prawo do miłości innym jako grzesznikom. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.